Dobrze, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. Wieczór, w którym Słowo nas potężnie prowadzi. Dzisiejsze pierwsze czytanie, dzisiejsze czytanie było bardzo ojcowskie, a dzisiaj tematy ojcowskie właśnie nas czekają. Spójrz w gwiazdy, trochę dzisiaj powiemy sobie o wizji ojcostwa. Tego ojcostwa, które jest naszym wspólnym powołaniem. To jest coś, co łączy nas mężczyzn, jest dla nas wspólne. Powołanie do ojcostwa. Wayne Grecki jest zawodnikiem zawodowej ligi NHL. Został uznany za najlepszego hokeistę wszechczasów i powiedział kiedyś takie zdanie. Podążaj zawsze tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest aktualnie. Podążaj zawsze tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie jest w tej chwili. Pamiętam ten dzień. Miałem wtedy... Niespełna 18 lat. Niecałe 3 lata wcześniej spotkałem uleńkę po raz pierwszy. Dziś przeżyliśmy już razem, policzyłem sobie 20, ponad 22 lata razem. Pamiętam ten dzień. To był wieczór. Siedziałem wtedy przy swoim biurku, pochylony nad kartką papieru. W tle muzyka Wangelisa, Conquest of Paradise. Może dzisiaj było dużo o filmach, może pamiętacie ten film. Pisałem wtedy listy do moich dzieci, do dzieci, których jeszcze nie miałem, jeszcze nie byłem w związku małżeńskim, przecież wtedy. Musiało minąć prawie 6 lat, do momentu, kiedy trzymałem Julcie, moją najstarszą córkę, na rękach po raz pierwszy, kiedy się urodziła, ale wtedy pisałem list do moich dzieci. Opowiadałem w tym liście o tym, jakie są moje najgłębsze pragnienia, jakie są moje najgłębsze marzenia w związku z tą przyszłością, której oczekiwałem przyszłości. Przyszłością, jako męża, jako taty, to właśnie tam w tym liście zawierałem jakieś swoje przemyślenia, obietnice, które składałem, tak swoim dzieciom, jak i samemu sobie. To był moment, w którym po raz pierwszy spisałem wizję mojego ojcostwa. I od tamtego momentu minęło już ponad 20 lat. A mimo to. A mimo to, patrzę, kiedy patrzę na ten list, a udało mi się go dzisiaj nawet odnaleźć, i zerknąłem sobie do niego, to zobaczyłem, że te najważniejsze punkty, a poruszają tam sześć różnych kwestii, wciąż są obecne w moim życiu. W tym sensie ten list wyznaczył w jakimś sensie kierunek mojego dalszego wzrostu, poprowadził mnie, pozwolił mi patrzeć w dal, i dostrzec cel, obrać właściwy kierunek. Mieć wizję swojego ojcostwa. Oczywiście przez kolejne lata wielokrotnie patrzyłem na tę wizję mojego ojcostwa i ona się jakoś zmieniała. Pewne wyobrażenia, które miałem na początku, musiały ulec zmianie, bo wówczas nie miałem jeszcze dzieci, kiedy spisywałem ten list. Oczywiście byłem też niedojrzały, więc ta dojrzałość we mnie się rodziła, ale to pragnienie, aby wiedzieć, dokąd zmierzam, było bardzo głęboko wypisane w moim sercu. I ta refleksja, że miałem wtedy 18 lat, niespełna, kiedy spisywałem ten list, zdumiała mnie nieco. Bo przez ostatnie lata bardzo dużo pracuję z ojcami i między innymi zachęcam ojców do tego, aby spróbowali odkryć wizję swojego ojcostwa. Widzę, jak to jest ważne, jak to było ważne w moim życiu. Jestem przekonany, że jeśli spróbujesz odkryć wizję Twojego ojcostwa, Twojego życia małżeńskiego, Twojej rodzinności w ogóle, Twojego powołania, Twojego męskiego życia, to będzie coś, co będzie Cię prowadziło przez długie lata. Czym jest wizja? Wizja to jest. Pragnienie, które jest bardzo głęboko skryte w Twoim sercu. To jest, można powiedzieć, plastyczny obraz tego, co chciałbyś zobaczyć w swoim życiu za 10, 15, 20 lat. To jest coś, co przyspiesza bicie Twojego serca. To jest coś, co będzie Cię motywowało, co pozwoli Ci przekraczać samego siebie. Wizja jest czymś, co pozwoli Ci sięgać dalej niż byłbyś w stanie sobie wyobrazić, że cię na to stać. Wizja wydobędzie z Ciebie to, co jest w Tobie najlepsze. Dlatego potrzebujesz wizji. Potrzebujesz tej wizji, również w kontekście swojego ojcostwa. To ona będzie wyznaczała Ci kierunek. I myślę, że mężczyzna, który. Ojciec, który nie ma wizji swojego ojcostwa jest trochę jak okręt pozbawiony steru. Wówczas dryfuje po tych wzburzonych morzach życia w sposób bardzo przypadkowy. Nie ma konkretnego punktu do którego portu do którego zmierza, do którego chce dążyć. Wizja jest bardzo ważna. Dlaczego wizja jest tak istotna? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, chciałbym wam powiedzieć taką krótką historię. Jest to historia Florence Chedwick. Florence Chedwick była kobietą, która zapisała się złotymi zgłoskami na kartach światowego sportu. Była kobietą, która chociaż była amatorką, podejmowała próby przepłynięcia długich odcinków w naturalnych warunkach. Ustanowiła kobiecy rekord w roku 1950, kiedy jako kobieta przepłynęła kanał La Manche. W jedną stronę. W kolejnym roku 1951 przepłynęła ten kanał w drugą stronę i ustanowiła w ogóle światowy rekord, bo ustanowiła go dlatego, że zrobiła to jako pierwsza osoba w ogóle na świecie, która przepłynęła ten kanał w dwie strony. I zachęcona tymi sukcesami w 1952 roku podjęła się próby, która do tej pory nikomu się nie powiodła. Otóż postanowiła, że przepłynie. Yy, Kanał San Diego to jest kanał, który oddziela wybrzeże Kalifornii od wyspy Catalina. Kanał, który mierzy kilkadziesiąt mil długości, szerokości. I postanowiła go przepłynąć w pław, tak jak to czyniła wcześniej. Zadanie było bardzo wymagające. Było niezmiernie trudne. Starano się do tego przygotować. Florence Chadwick wraz ze swoimi trenerami, z przyjaciółmi, którzy ją wspierali, z mamą, która jej dopingowała i która ją wspierała, starała się przygotować do tego wyzwania. A wyzwanie nie było łatwe, dlatego że przewidywano, że pojawią się bardzo konkretne trudności, które mogłyby sprawić, że ta próba się nie powiedzie. Po pierwsze, temperatura wody. Przy wybrzeżu Kalifornii woda była ciepła, ale z każdym kolejnym metrem temperatura wody spadała, i różnica pomiędzy tą temperaturą wyjściową a tą końcową, czy na środku, na środku tego kanału, była na tyle duża, że była dla niej zagrożeniem. W związku z tym postanowiono, że namaści swoje ciało tłuszczem zwierzęcym, aby nie tracić ciepła. Przewidziano, że w tym miejscu prawdopodobnie pojawią się wysokie fale, które, przez które będzie musiała się przebić żeby wypłynąć na nieco spokojniejsze wody, ale to wymagało ogromnego wysiłku fizycznego, więc podjęła mordercze treningi, trenowała dość długo, właśnie trenując swoją wytrzymałość. Przewidziano również i to, że zagrożeniem mogą być rekiny. W tych wodach bywało, że roiło się od rekinów, w związku z tym postanowiono, że w kilku łodziach będą płynęły bliskiej osobie jej trenerzy, w jednej z łodzi płynęła jej mama. W razie gdyby taki drapieżnik się pojawił, to żeby mogła być bezpieczna, i faktycznie taka interwencja była w pewnym momencie potrzebowa była potrzebna. Jak sami słyszycie, przewidziano bardzo wiele, ale nie przewidziano jednego. W pewnym momencie, kiedy już wypłynęła Florence Chadwick, znalazła się już na morzu, na oceanie, w tej zatoce, w tej cieśninie. W pewnym momencie zaczęła pojawiać się mgła. Stopniowo zaczęła przybierać na sile, stawała się coraz gęstsza, aż w pewnym momencie widoczność spadła do niespełna dwóch metrów. Florence, otoczona łódkami swoich trenerów, słyszała ich głosy, gdzieś widziała majaczące kształty łódek, ale musiała płynąć wciąż przed siebie. I jej silna wola, aby dotrzeć do celu. Do końca swojego wyzwania zaczęła słabnąć. Jej trenerzy, jej mama, ciągle ją przekonywali, żeby nie poddawała się, kiedy zaczęła mówić o tym, że, że nie da rady, że sobie z tym nie poradzi, ale mimo tych zachęt, w pewnym momencie zatrzymała się i poprosiła o to, aby ją wciągnąć do jednej z łodzi. Um, Dopłynęła do drugiego brzegu w łodzi swoich trenerów, i kiedy stanęła na brzegu, dziennikarze, cały świat sportowy, był jakoś oczekiwał na nią, żeby świętować razem z nią podjęcie tego wyzwania. Dziennikarze, widząc, że nie udało się, zadali jej jedno zasadnicze pytanie. A co ważne, okazało się, że Florence zrezygnowała raptem 600 metrów od brzegu. Miała za sobą już przebytych kilkadziesiąt kilometrów, ale 600 metrów przed przed dotarciem do mety, dotarciem do celu się poddała. I zapytana przez jednego z dziennikarzy, co takiego się stało, że nie podjęła, że zrezygnowała z tej próby, powiedziała zdanie, które wydaje mi się, że w kontekście ojcowskim, w kontekście wizji, mówi nam bardzo wiele. Powiedziała: Nie mogłam płynąć dalej, ponieważ straciłam cel z oczu. Myślę, że kiedy tracimy wizję z naszych oczu, sprzed naszych oczu, jeżeli tracisz wizję swojego ojcostwa, swojej rodzinności, jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, będzie Ci szalenie trudno wytrwać w swoim postanowieniu. Będzie ci szalenie trudno wytyczyć właściwą ścieżkę. Zobaczcie, kiedy wpisujemy w nawigację e, jakiś punkt, do którego chcemy dotrzeć, zawsze mamy dwa punkty: miejsce, w którym jestem dziś i miejsce, do którego chcę dotrzeć. I to miejsce, do którego chcesz dotrzeć, musisz mieć wciąż przed oczyma. Tym właśnie jest wizja, i dlatego potrzebujemy wizji w naszym Ojcostwie. Jest taki fragment w słowie Bożym, który łączy tych kilka wątków który łączy w sobie Wątek wizji, który łączy w sobie wątek ojczostwa, ale również tych trudności, które napotkasz, kiedy będziesz starał się zmierzać w stronę swojej wizji. Jest to historia Abrahama. Zapewne pamiętacie, Abrahama, bardzo niezwykła postać, człowiek, który został wezwany przez Boga, aby wyruszyć przed siebie, aby porzucić miejsce, w którym, w którym Osiadł, miejsce, w którym miał stabilizację. Bóg powiedział bardzo prosto, wyjdź z Urchaldejskiego i daj się poprowadzić, daj się poprowadzić, pójdź tam, tam, dokąd Cię poprowadzę. I Abraham był człowiekiem ogromnego sukcesu, był człowiekiem zamożnym, był człowiekiem o wysokim statusie społecznym. Można powiedzieć, że miał wszystko w swoim życiu, aby być szczęśliwym, ale Jednej, jednego mu brakowało. Nie miał potomka, nie miał kogoś, komu mógłby pozostawić cały ten swój dorobek, całe to swoje życiowe dziedzictwo. I jest taki moment w życiu Abrahama, jeszcze wtedy, kiedy Bóg wyprowadza, wyprowadza go przed namiot, pokazuje mu niebo pełne gwiazd. I mówi mu: Spójrz na niebo, spójrz w gwiazdy. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. W tym jednym spotkaniu Bóg rysuje przed Abrahamem wizję jego ojcostwa. Pokazuje mu, że będzie ojcem potężnego narodu, że będzie ojcem potężnego i licznego ludu, jak gwiazdy na niebie. To, co mnie najbardziej zdumiewa w historii Abrahama, to to, że Abraham musiał czekać 25 długich lat, 25 długich lat, zanim zobaczył, jak ta wizja się realizuje na jego oczach. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne. Mówi nam o tym, że Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg wyprowadził go przed namiot i zaprosił go do tego, aby spojrzał w gwiazdy. I słowo mówi, że miał lat 99, kiedy Bóg wypełnił te obietnicę i Sara poczęła, począł się Izaak, syn Abrahama i Sary. 25 długich lat. Wyobrażam sobie, że Abraham wielokrotnie wychodził pewnie przez te 25 lat, przez swój namiot i widział niebo pełne gwiazd, i przypominał sobie te obietnicę, którą Bóg mu złożył. Gdzieś ta wizja jego ojczostwa, ta wizja rodzinności, którą Bóg wtedy przed nim roztoczył tak szeroko, powracała mu w pamięci. Zapewne doświadczał różnego rodzaju walki, zmagania. Em... Bywało, że był niecierpliwy, bywało, że szukał drogi na skróty. Jeżeli wczytacie się w tę historię Abrahama w Księdze Rodzaju, zobaczycie, że w którymś momencie Abraham zniecierpliwiony oczekiwaniem na Bożą obietnicę wzbudza potomstwo w swojej niewolnicy Hagar, co jest początkiem dość poważnych problemów, można było powiedzieć, że trudności, które, takich relacyjnych trudności, które są obecne do dzisiaj, dlatego że syn Hagar Izmael który później zamieszkał na pustyni, jest praprzodkiem muzułmanów. Oni właśnie w Izmaelu upatrują również swojego praprzodka, a słowo mówi o tym, że będzie nieprzyjaźń pomiędzy Izmaelem i Izaakiem i ich potomstwem. Widzimy to nawet dzisiaj. A więc historia Abrahama jest historią człowieka, który Spojrzał w gwiazdy. Chciałbym Cię dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy spróbowali przyjrzeć się temu, czego to Słowo nas uczy, czego historia Abrahama uczy mnie i Ciebie, ale ostatecznie zaprosić Cię do tego, abyś tak jak Abraham spojrzał w swoje gwiazdy, abyś zadał pytanie o to, jaka jest wizja Twojego ojcostwa, czego Bóg pragnie w Twoim ojcostwie, dokąd chcesz zmierzać jako tata, to pytanie może przyjąć bardzo precyzyjną formę. Możesz zadać sobie pytanie o to, jak chciałbyś. Aby wyglądały relacje z Twoimi dziećmi, z Twoją żoną, relacje w Twojej rodzinie za 25 lat. Jeżeli Twoje dzieci są już dorastające, to możesz skrócić tę perspektywę do 10, 15 lat. Ale ta perspektywa, w której możesz zobaczyć to miejsce, do którego chcesz dotrzeć, będzie Cię motywowała. Będzie pozwalała ci podejmować trud i wysiłek troszki o te relacje rodzinne, troski o relacje małżeńskie, o relacje z Twoimi dziećmi. Pozwoli ci przekraczać samego siebie. Czego uczy nas historia Abrahama? Po pierwsze, historia Abrahama mnie uczy tego, że to Bóg jest tym, który daje wizję. Jestem głęboko przekonany, że ta wizja ojcostwa, ta wizja rodzinności jest mocno wpisana w Twoje serce. Jest, jest w jakimś sensie marzeniem Boga na temat Twojej rodziny, na temat Twojego ojcostwa. Jest marzeniem, które Bóg zaszczepił w Twoim i w moim sercu. Wszystko w Słowie Bożym ma znaczenie. Dzisiaj słyszeliśmy tą zachętę do tego, aby uczyć się ze Słowa Bożego, aby czytać Słowo, aby przyjmować Słowo, aby to Słowo, żywe Słowo Boga, kształtowało Twoje i moje serce, kształtowało nasze życie. I kiedy spojrzymy na Słowo Boże, to możemy zobaczyć, że w Słowie wszystko ma znaczenie. Czasem pewne rzeczy są niewypowiedziane i one mają znaczenie. Zobaczcie chociażby, no właśnie, postać świętego Józefa, człowieka, który jest człowiekiem milczącym. Ale to mówi nam o tym, jak bardzo był człowiekiem czynu. A więc czasem milczenie może nam coś mówić, ale w Słowie Bożym również kontekst, w jakim pojawia się konkretne zdanie, konkretne słowo Boga, również ma znaczenie. I z tej perspektywy, jeśli spojrzysz na Słowo yy, i spojrzysz na ostatnią księgę Starego Testamentu, co więcej, na ostatnie zdanie, ostatniej księgi Starego Testamentu, to może się okazać, że to jest coś bardzo ważnego. Zobaczcie, zwykle jest tak, że kiedy, yy, kiedy przygotowuje się wystąpienia publiczne, to jedną z takich podstawowych zasad jest to, żeby na końcu swojej wypowiedzi podsumować czy wypowiedzieć najważniejsze tezy, aby te tezy wybrzmiały. Dlaczego? Dlatego, że to zostaje najdłużej w pamięci słuchaczy. To jest taka kropka nad i. Albo nieraz być może widzieliście, albo czytaliście, a może byliście świadkami takiej sytuacji, kiedy ktoś odchodził, umierał i na łożu śmierci wypowiadał jakieś bardzo ważne słowa. To było jego duchowe, życiowe dziedzictwo, coś co ktoś chciał pozostawić po sobie, aby właśnie to wybrzmiało na koniec jego życia. Te ostatnie słowa, które mają głębokie znaczenie. Znowu kropka nad i, kropka nad e, czyim życiem? I w tym kontekście, jeśli spojrzelibyśmy na słowo to możemy sobie uzmysłowić, że to ostatnie zdanie Starego Testamentu, ostatniej księgi Starego Testamentu, ma zasadnicze znaczenie, jest tą kropką nad I, którą Bóg chce, aby wybrzmiała w naszych sercach. Można powiedzieć wręcz, że to jest testament Starego Testamentu. I chciałbym zwrócić uwagę na, Twoją uwagę na ten fragment, bo to jest fragment, który mówi bardzo wiele o Bożym pragnieniu. Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu, jest księgą, w której Bóg poprzez usta proroka Malachiasza mówi o swoich pragnieniach. I mówi o swoich pragnieniach w odniesieniu do relacji małżeńskiej, mówi o swoich pragnieniach w odniesieniu do ofiarności, do hojności, do służby, ale na samym końcu mówi o swoim marzeniu w odniesieniu do ojcostwa. I to jest zaskakujące, że właśnie na samym końcu Bóg chce powiedzieć coś tobie i mnie. O swoim pragnieniu, które ma względem nas, ojców. Jest to fragment, w którym Bóg zapowiada przyjście proroka Eliasza. Tym prorokiem jest Jan Chrzciciel. I Bóg w tym ostatnim zdaniu mówi o tym, że jego pragnieniem jest to, aby ojcowie skłonili swoje serca ku swoim dzieciom. Abyś ty i ja, ażbyśmy jako, jako ojcowie skłonili nasze serca ku naszym dzieciom. Co więcej, jest to tak ważne Boże pragnienie, że w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, czyli na początku Nowego Testamentu znowu, Bóg to powtarza w tych samych słowach. Mówi o tym, że jego pragnieniem jest to, aby ojcowie skłonili swoje serce ku swoim dzieciom. Bóg pragnie, abym ja skłonił serce, moje serce ku moim dzieciom. I myślę, że w tym sensie Bóg będzie dawał Ci wizję. Jego pragnieniem jest to, abyśmy skłonili nasze serca ku naszym dzieciom i Bóg będzie dawał ci bardzo praktyczną wizję, jak chciałby, aby to realizowało się w twoim i moim życiu. Oczywiście tutaj możesz zadać pytanie, no dobrze, ale co jeśli trudno jest tą wizję uzgodnić z moją żoną, co jeśli nigdy nie myślałem o takiej wizji swojego ojcostwa, co jeśli moje dzieci są już dorastające, a ja jeszcze nie zadałem sobie tego pytania? Zawsze jest właściwy moment na to, aby postawić sobie pytanie o wizję. Nie ma znaczenia miejsce, w którym byłeś. Ważne jest dzisiaj. Być może trudno ci będzie na początku rozmawiać o tej wizji ze swoją żoną. Może tak być. Abraham, kiedy przychodzi do Sary i mówi o tym, że ona pocznie i w szczędziwym wieku będzie miała dziecko, ona nie dowierza. Ona nie wierzy tej wizji i zaczyna się śmiać. Dlatego Izaak jest synem śmiechu. Więc może tak być, że to, 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 to budowanie tej wizji, rodzinności, waszej rodziny będzie dokonywało się stopniowo, że w jakimś sensie będziecie w małżeństwie mogli podzielić się tą wizją i zbudować wspólną wizję rodzinności. Ale dzisiaj słyszeliśmy już o tym, że my jako mężczyźni jesteśmy zaproszeni do tego, aby prowadzić nasze rodziny. A więc jesteśmy również zaproszeni do tego, aby prowadząc nasze rodziny mieć bardzo konkretną, precyzyjną wizję. Miejsce, do którego chcemy nasze rodziny doprowadzić. A więc pierwsza rzecz, której uczy nas historia Abrahama, to to, że Bóg daje nam wizję, chce dać ci wizję. Druga rzecz to to, że skoro mówi o tym, że chce, abyśmy skłonili nasze serca ku naszym dzieciom, to możemy być pewni tego, że On jest po stronie naszego ojcostwa. I to jest dobra nowina. Chciałbym Ci dzisiaj z tego miejsca powiedzieć, że Bóg jest po stronie Twojego małżeństwa, że Bóg jest po stronie Twojego Ojcostwa, że Bóg jest po stronie Twojej rodziny. On jest po Twojej stronie. W czym wyraża się to, że Bóg jest po stronie mojego Ojcostwa? Kiedy sięgniemy sobie do listu do Rzymian 8:28, możemy tam przeczytać słowa, które zapisał święty Paweł. Słowa te brzmią następująco. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. To jest fragment, który w tym tłumaczeniu, znajdziecie go w tłumaczeniu tysiąc latki. Bóg współdziała z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. Jeśli wypełniasz wolę Boga, jeżeli angażujesz swoje serce w to, aby realizować te wizje ojcostwa, jeżeli starasz się skłaniać swoje serce ku swoim dzieciom, Czyli wypełniasz to Boże marzenie w odniesieniu do Twoich relacji rodzinnych, ojcowskich, możesz mieć pewność, że On będzie współdziałał z Tobą. Co to znaczy? To znaczy, że tam, gdzie Tobie będzie brakowało siły, tam On przyjdzie ze swoją mocą. Tam, gdzie Tobie brakuje rozeznania, On da Ci swoją mądrość. Tam, gdzie Tobie się wydaje, że już brakuje nadziei, On przyjdzie z nadzieją. Tam, gdzie Tobie się wydaje, że jest tylko ciemność, On przyjdzie ze swoim światłem. Tym jest właśnie współpraca z Bogiem. Zaproszenie Boga do mojego ojcostwa otwiera mnie na to, że mogę współpracować z Bogiem. Kiedy mnie jest, mnie jest trudno, On będzie mnie wspierał. Mamy taki zwyczaj w naszej rodzinie, mieszkamy na wsi, 40 parę kilometrów od Krakowa na południe i mamy taki zwyczaj już od paru lat, odkąd zamieszkaliśmy w tym miejscu, że przed świętami Bożego Narodzenia całą rodziną wybieramy się do takiego małego lasu, gdzie ścinamy drzewko na święta. Jest to cały swoisty rytuał, który już mamy rodzinie. Dzieci się przygotowują, czekają na ten dzień, przygotowują sanki, żeby to drzewko później przeciągnąć pod dom. Jest to bardzo ważny taki dla nas rodzinny rytuał. I w tym roku po raz kolejny wybraliśmy się do tego lasku. To jest lasek, który został posadzony 20 lat temu przez poprzedniego właściciela, który któregoś razu zakupił wszystkie możliwe sadzonki w szkółce drzewek, i posadził je, ponieważ były bardzo malutkie, posadził je bardzo blisko siebie. Bo często tak robimy, że myślimy o tym drzewku jako o czymś małym, a ono po 20 latach jest bardzo wysokie. Ale z tego powodu, że posadził je tak blisko, te drzewa mają bardzo niewielką średnicę swojego pnia, są bardzo wysokie, nie ma żadnych gałęzi, a na samym końcu, na samej górze jest dopiero coś zielonego. No więc, kiedy ścinamy jakieś drzewko, nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza choinka tego roku. Dopiero kiedy to drzewo się położy, patrzymy, jakie drzewko będziemy mieli w danym roku. I czasami muszę przyznać, że te drzewka zdecydowanie nie przypominają tych, które zwykliśmy widywać na jakichś pocztówkach. Są bardzo nietypowe, tak bym to ujął. Ale to jest taki moment, który uwielbiam z moimi chłopcami. Mam dwóch synów i dwie córki. I z chłopakami mamy taką piłę. Moja Twoja, pewnie kojarzycie taką piłę, nie? Ty ciągniesz, druga osoba ciągnie i tak na zmianę. I mój dziesięcioletni syn, Emanuel, już, wiecie, od tylu lat to robiliśmy, on już wie, jak się tą piłą posługiwać, no więc, wiecie, elegancko pracujemy. Ja ciągnę, on ciągnie i tak na zmianę, bo on już się nauczył, że nie może pchać, dlatego że wtedy piła się wygina i utyka w drzewie. Natomiast mój młodszy syn, już czteroletni, ale jeszcze parę miesięcy temu trzylatek, nie miał o tym bladego pojęcia. Więc kiedy zaczęliśmy piłować to, um, ścinać to drzewko, on zarówno ciągnął, jak i pchał, i robota nie szła do przodu. I kiedy myślę sobie o tym fragmencie z listu do Rzymian, że Bóg chce współdziałać z tymi, którzy go miłują, z tymi, którzy wypełniają jego wolę, a wolą Boga jest to, abyśmy skłonili nasze serca ku naszym dzieciom, to właśnie ten obraz moja twoja, tego, tej współpracy, tego współdziałania przychodzi mi na myśl. Czasem jest tak, że to ty jesteś w stanie coś pociągnąć, bo masz pomysł, bo masz, yy, masz w sobie kreatywność, bo masz w sobie otwartość, masz w sobie gotowość. A czasami jest tak, że tego ci brakuje i Bóg wtedy wykonuje swój ruch. Ale w ten sposób praca posuwa się naprzód. I myślę, że tym właśnie jest to współdziałanie. Yy, ostatnie lata, yy, ostatnie dwa lata, to są lata, w których bardzo intensywnie pracuję z ojcami. W całej Polsce w ramach dzieła Nowe Pokolenie Ojców, o którym pewnie jeszcze powiem troszkę więcej na końcu. I prowadząc warsztaty dla ojców, spotykając się z ojcami, bardzo często słyszę trudne historie. Ojców, którzy wybrali karierę, ojców, którzy podejmowali decyzje, które skutkowały tym, że tracili kontakt ze swoimi dziećmi, gdzie te relacje z dziećmi były wysoce niezadowalające, gdzie dzieci odwracały się od swoich ojców. I czasami ci ojcowie znajdowali się w takim miejscu. Jakiejś rozpaczy i beznadziei. I tym, co pozwalało im uwierzyć, w to, że mogą odzyskać relacje ze swoimi dziećmi, była wiara w to, że Bóg jest po stronie ich ojcostwa. Dlatego, że każde dziecko ma w sobie to pragnienie miłości, akceptacji, afirmacji, którą może otrzymać ze, swojego, ze strony swojego taty. Dlatego, że nikt nie jest w stanie zastąpić Ciebie, to jest Twoje powołanie. Jeżeli ty nie wypełnisz swojej roli należycie, to ta tęsknota w sercu Twojego i mojego dziecka będzie wciąż wołać o zaspokojenie. I miałem okazję widzieć ojców, którzy odzyskiwali relacje ze swoimi nastoletnimi dziećmi, z którymi nie mieli kontaktu już długi czas. Dzieci, które się odwracały, które nie chciały spędzać czasu, nie chciały rozmawiać, nie chciały się dzielić, nie chciały słuchać, były nieposłuszne. Ale tym, co dawało im siłę, to było przekonanie, że Bóg współdziała z nimi, dlatego że wreszcie podjęli decyzję, aby zająć się tym, co jest najważniejsze. Bo ten najważniejszy sukces w naszym życiu to jest ten sukces, który możemy odnieść w naszym życiu rodzinnym, bo to jest nasze pierwsze powołanie jako droga do świętości. Czego uczy nas jeszcze historia Abrahama? Otóż historia Abrahama uczy nas tego, że potrzebujemy iść wytrwale drogą wizji. Ta droga do realizacji wizji ojcostwa, do tych najskrytszych pragnień i marzeń, jakie masz względem relacji z Twoimi dziećmi, była trudna. Czasem naprawdę nie jest łatwa. Spróbuj pomyśleć o tym, jak bardzo chciałbyś, jak, jak chciałbyś, żeby wyglądały te relacje z Twoimi bliskimi za tych 15 lat. Jaka chciałaby, chciałbyś, żeby była temperatura relacji między Wami? Jak byście na siebie patrzyli, o czym byście rozmawiali, o czym moglibyście ze sobą rozmawiać, jaki byłby, jaka byłaby atmosfera między wami, jaki byłby punkt odniesienia między wami. To wszystko ma ogromne znaczenie, bo droga do tej wizji bywa czasem trudna, wymaga cierpliwości. Mówiłem wam o tym już, że Abrahamowi kiedyś brakło tej cierpliwości i on zgubił drogę. Ale słowo Boże mówi o nim, że. Jest człowiekiem sprawiedliwym, dlatego że uwierzył nadziei wbrew nadziei. Dlatego, że był człowiekiem, który wracał na właściwą drogę. Że był człowiekiem, który kiedy upadł, to powstawał. Był człowiekiem, który cierpliwie i wytrwale zmierzał w stronę tej potężnej Bożej obietnicy, którą zobaczył kiedyś, patrząc w niebo pełne gwiazd. Abraham uwierzył nadziei wbrew nadziei. Potrzebujemy mieć w sobie ten rodzaj determinacji, ten rodzaj wytrwałości, która sprawi, że niezależnie od tego, jak, będzie układał, jak będą się układały czasem Twoje relacje małżeńskie, że niezależnie od tego, jak czasem będą się układały relacje z Twoimi dziećmi, będziesz robił to, co właściwe. Nawet jeśli będziesz niedoceniony, nawet jeśli poczujesz zmęczenie, nawet jeśli y, poczujesz, że w jakimś sensie y, czegoś ci brakuje brakuje Ci siły, brakuje Ci. Y, może jakiegoś pomysłu kreatywności poczujesz się jakoś osamotniony w tym trudzie? E, mieszkam u podnóża góry Kamiennik. E, nazwa tej góry nie jest przypadkowa. E, przekonuje się o tym każdy, kto zaczyna kopać w tej ziemi. E, u podnóża tej, tej góry mieszkając, mam okazję e, doświadczać tego, że gleba jest gliniasta i pełna kamieni. E, sama góra zresztą jest usłana kamieniami mniejszymi, większymi. Więc za każdym razem, kiedy muszę wykonać jakieś prace ogrodowe związane z tym, że muszę wykopać jakiś dołek, popracować w ziemi, to ja już wiem, już się nauczyłem, że to zawsze jest ciężka robota. W zeszłym roku, ponieważ mamy niewielkie gospodarstwo, postanowiliśmy powiększyć wybieg dla owiec. Mamy owce, kozy. I postanowiliśmy powiększyć wybieg dla, dla owiec i to wymagało ode mnie wykopania mniej więcej 40 kilku dołków, żeby później wstawić tam drewniane słupki, które musiały być rozstawione co 2 metry, żeby na nich rozpiąć siatkę leśną. Taki był projekt, więc ochoczo zabrałem się do pracy, wziąłem moją najlepszą łopatę, no i zacząłem kopać te dołki. I w którymś momencie, oczywiście, natrafiałem co chwilę na jakieś mniejsze lub większe kamienie, ale walczyłem z nimi dzielnie, dzielnie, i w którymś momencie wbiłem łopatę w ziemię i usłyszałem ten sam metaliczny dźwięk, który już dobrze znałem, bo słyszałem go już wcześniej, który oznajmił mi, że natrafiłem na kolejny kamień. No więc wbiłem łopatę 5 cm z prawej strony, przesuwając tę łopatę, tam również metaliczny dźwięk, więc wbiłem kolejne 5 cm, nadal kamień, pomyślałem sobie okej, okay, to jakaś większa sztuka spróbuje go z drugiej strony zaatakować. No więc wbiłem łopatę, nadal twardo, nadal łopata nie chce wejść w ziemię, kawałek dalej znów to samo i zrozumiałem, że napotkałem na naprawdę duży, duży kamień, a ponieważ ten słupek musiał tam stanąć, bo akurat tam miała być bramka wejściowa do tej zagrody i tak to zostało już zaprojektowane i zaplanowane, no więc zacząłem obkopywać ten kamień i musiałem wykopać naprawdę bardzo duży, duży otwór i moim oczom ukazał się potężnej wielkości głaz. On był mniej więcej tej długości, szerokości, grubości, był bardzo ciężki. Byłem sam, więc podjąłem się tej pracy używając jakiegoś kilofa, jakiegoś drąga, żeby podważyć ten kamień. Nie byłem w stanie go nawet dźwignąć. Mogłem go tylko wyturlać z tego dołka. I wreszcie po mniej więcej półtora godzinnej, może dwugodzinnej pracy, pamiętam ten moment, kiedy usiadłem na trawie. Usiadłem na trawie, ten kamień leżał koło mnie. Ja byłem już całkowicie zgrzany, zmęczony i tak spojrzeliśmy na siebie. On popatrzył na mnie, ja popatrzyłem na niego i pomyślałem sobie, to był godny przeciwnik. To naprawdę był godny przeciwnik. I postanowiłem wtedy, że on zasługuje na to, aby otrzymać imię. Walczył ze mną dzielnie przez te dwie godziny, zasługuje na to, aby otrzymać imię. I podjąłem dalszą pracę, zastanawiając się nad tym, jakie imię mógłbym mu nadać, jak go tu ochrzcić. No i wreszcie wpadłem na pomysł. Wieczorem przyszło mi do głowy imię, które nadałem temu kamieniowi, a brzmi ono następująco. Musi się udać, szukam tylko sposobu. I kamień ten zostawiłem w tym miejscu, w którym go kawałeczek dalej, gdzie go wykopałem, postawiłem go przy tej bramce, to jest w centralnej części naszego ogrodu, dlatego że za każdym razem, kiedy przechodzę przez ogród, patrzymy na siebie. Ja sobie wtedy przypominam jego imię. Musi się udać. Szukam tylko sposobu. I zadaję sobie wtedy pytanie: o to, jaka sprawa, jaki temat, jaka rzeczywistość mojego życia dzisiaj wymaga tego rodzaju determinacji, tego rodzaju podejścia, że musi się udać. Muszę tylko znaleźć właściwy sposób. W odniesieniu do ojcostwa wielokrotnie zdarzało mi się przyjmować ten rodzaj postawy, że napotykałem na, jakiś, na jakąś trudność i pomyślałem myślałem sobie wtedy, Musi się udać. Muszę znaleźć tylko właściwy sposób, aby rozwiązać te kwestie, aby dotrzeć do mojego dziecka. Myślę, że największe momenty wzrostu ojcowskiego zawsze notowałem wtedy, kiedy napotykałem na największy i najgłębszy kryzys w moim ojcostwie. I chcę przez to powiedzieć, że bardzo często najgłębszy wzrost, największy wzrost jest poprzedzony głębokim kryzysem. To są te momenty, w których jako ojciec stajesz wobec jakiejś trudności, która cię przerasta, nie wiesz, jak zareagować. I pamiętam takie momenty kryzysowe. To były momenty mojego... Ojcowskiego nawrócenia. Jeden z takich momentów miał miejsce kilka lat temu, mniej więcej jakieś trzy lata temu, kiedy moja najstarsza córka, Julcia, yy, weszła w okres nastoletni. Kto z Was ma nastolatki w domu, ręka do góry? Rozumiem, no jakoś tak bez uśmiechu <grym> podnosicie te ręce. Yy, no tak, bo to jest duże wyzwanie. Kiedy masz nastolatki w domu, nagle wszystko się zmienia. Ja tego doświadczyłem. Słuchajcie, to, to było nieprawdopodobne. Jeszcze wczoraj. Wszystko było w porządku. Spędzaliśmy fajnie czas. Julcia się śmiała z moich żartów. Wiedziałem, że jak coś mówię, to ona słyszy to, co mówię. I następnego dnia żartujesz, ona się czuje urażona. Nagle coś mówisz, ona nie wie o co chodzi. Zupełnie nowa rzeczywistość. I to, to pamiętam, że był dla mnie trudny moment, bo nagle zobaczyłem, że to wpływa na nasze relacje, i ja nie wiem jeszcze, jak mam się zachować. To pobudziło mnie do tego, aby szukać odpowiedzi na pytanie o moje ojcostwo to, co jest najbardziej fundamentalne i istotne w moim ojcostwie. I to była droga, którą Bóg mnie poprowadził. Ale wtedy właśnie potrzebowałem przyjąć ten rodzaj postawy pełnej wytrwałości, determinacji. Że muszę znaleźć sposób na to, żeby dotrzeć do Julci. Że chcę znaleźć sposób, właściwy sposób, aby znów móc z nią budować bliskie relacje na nowych zasadach, bo te, które jeszcze przedtem funkcjonowały, dzisiaj nie działają. I tym właśnie jest ta postawa determinacji i wytrwałości. Być może masz takie doświadczenie dzisiaj że myślisz o sobie jako ojcu, który stracił może pewne możliwości. Jeśli tak jest, to chciałbym ci powiedzieć z całym przekonaniem, że twoje ojcowskie porażki cię nie definiują. Podobnie jak twoje małżeńskie porażki cię nie definiują. Definiuje cię to, co zrobisz dzisiaj. Jeżeli dziś postarasz się zrobić ten mały krok, trochę skłonić swoje serce ku swoim dzieciom, to zwyciężasz. Nie ma znaczenia jaka była przeszłość. Święty Paweł w liście do Filipian 3:14, 3, 13-14 mówi takie zdanie, które myślę śmiało możemy odnieść do takiej sytuacji, w której czujemy, że zawiedliśmy w czymś i trochę trudno nam jest uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie jeszcze coś osiągnąć. Święty Paweł mówi tak: Zapominając o tym, co za mną, wytężam siły ku temu, co przede mną. Zobaczcie, znów mowa jest o wizji. Patrzę na to, co jest przede mną, to się liczy, to ma znaczenie nie moje błędy, nie moje porażki, nie moje upadki. A święty Paweł miał wszelkie prawo do tego, aby się obwiniać, aby żyć swoją przeszłością, aby skupić się na swoich porażkach. Ten, który jeszcze nie tak dawno prześladował Kościół Chrystusowy, który wtrącał do więzień, u którego złożono szaty, złożyli szaty mężczyźni, którzy kamienowali Szczepana, ten właśnie mówi: patrzę przed siebie, nie patrzę na to, co za mną. Bo tam jest mój cel i cel się liczy. Wizja ma znaczenie. Więc chciałbym ci w tym miejscu z całego serca powiedzieć, że jeżeli masz takie doświadczenie, jakiegoś jakiś porażek ojcowskich, to one cię nie definiują. Dziś, decydujesz o tym, co ciebie będzie definiowało. Dziś potrzeba Twojego zaangażowania. Dziś potrzeba Twojej wytrwałości. Dziś potrzeba skłonienia serca ku swoim dzieciom. Dziś znajdź czas jeszcze dla swojego dziecka. Jeszcze dziś, albo dziś wrócisz późno do domu, ale w tym sensie jeszcze dziś przeczytaj mu jakąś książkę. Jeszcze dziś zaplanuj, kiedy zabierzesz się na spacer. Jeszcze dziś wykonaj telefon do swojego dziecka, jeśli masz z nim ograniczony kontakt. Jeszcze dziś. Na tym polega właśnie zmierzane, zmierzanie w stronę wizji na tego rodzaju determinacji. Historia Abrahama y, uczy jeszcze jednej rzeczy, tego, że potrzebuje być gotowy, żeby ponieść ofiarę. Jeśli chcesz zmierzać w stronę wizji, to wizja, jak mówiliśmy, nie przychodzi łatwo i czasem wymaga ode mnie złożenia jakiejś ofiary, poświęcenia czegoś ważnego, żeby zyskać coś ważniejszego. Co byłbyś gotów stracić? Co byłbyś gotów poświęcić, żeby zyskać możliwość realizowania wizji Twojego małżeństwa, Twojego ojcostwa, Waszej rodzinności? Na jakie poświęcenie byłbyś gotów? To jest bardzo ważne pytanie, bo to jest pytanie tak naprawdę o priorytety. Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy stanąłem wobec tego rodzaju decyzji. Psychologia mówi o tym, że jako rodzice Mamy wpływ na wychowanie naszych dzieci do 12 roku życia. Innymi słowy, do 12 roku życia masz możliwość budowania swojego dziecka, kształtowania jego charakteru. Później możesz tylko dokonywać jakichś drobnych korekt. Strzała została wypuszczona. Możesz tylko delikatnie korygować jej lot. I to jest prawda. Doświadczenie, nie tylko moje, ale innych ojców potwierdza, że to jest mniej więcej ten moment, 12-13 rok życia, kiedy w jakimś sensie wypuszczamy nasze dzieci. Z tym charakterem, z tymi postawami, z tymi przekonaniami, które udało nam się w nich zbudować przez te 12 lat. I pamiętam, jak przeczytałem tę myśl po raz pierwszy to było 8 lat temu, Julcia miała wtedy 6 lat. Wracaliśmy wtedy z Bielska, głosiliśmy tam konferencję, pamiętam, że jechaliśmy samochodem, pamiętam doskonale ten moment, bo on miał dla mnie znaczenie. I dzieci już spały w samochodzie, Ulcia też już spała na przednim fotelu. A ja jechałem z Bielska do domu i pamiętam, że byłem bardzo wstrząśnięty tą refleksją, że do 12 roku życia mam wpływ na kształtowanie Julci. Ona miała wtedy 6 lat. I miałem świadomość, że minęła już połowa danego mi czasu na to, aby zaistnieć w jej życiu na tyle mocno, aby dać jej to wszystko, czego będzie potrzebowała, aby mogła wejść w dorosłość. I zdałem sobie sprawę z tego, że te 6 lat to był czas, w którym nie realizowałem swojego powołania w sposób dostatecznie dobry. Byłem tak bardzo skoncentrowany na tym, żeby zapewnić możliwości rozwoju, żeby zapewnić stabilizację naszej w końcu bardzo młodej rodziny, że myślałem sobie, mam na pewne rzeczy jeszcze czas, ale wtedy tam w samochodzie dotarło do mnie, że zostało mi jeszcze drugie sześć lat i że postaram się zrobić wszystko, co trzeba, aby wykorzystać je możliwie najlepiej. Podjąłem cały szereg zmian. Cały szereg decyzji, które pozwoliły mi uporządkować moje priorytety. To był czas, w którym pracowałem na dwa etaty, można powiedzieć, bo pracowałem jako, jako psychoterapeuta w centrum y, terapeutycznym dużym, jako dyrektor merytoryczny, więc kierowałem pracą zespołu terapeutycznego. To był czas, kiedy pracowałem na uczelni i zdarzały się takie dni, kiedy wychodziłem rano do pracy i dzieci jeszcze spały, a kiedy wracałem po zajęciach ze, studiami, ze studentami studiów zaocznych, dzieci już spały. Więc to był czas, w którym zdarzały się takie dni, kiedy dzieci nie widziałem praktycznie przez cały dzień. Albo one nie widziały mnie. I zrozumiałem, że muszę coś zmienić, że, to, że nie dam rady zrealizować tej wizji ojcostwa, tej wizji, która, której pierwsze zręby spisałem w tym liście do dzieci przed wielu laty, jeśli nie uporządkuję swoich priorytetów. Właśnie tam w tym liście jedna z zasad które zadeklarowałem, że będę chciał się nimi kierować, mówiła o tym, że praca nigdy, nigdy nie będzie ważniejsza niż relacje małżeńskie, relacje ojcowskie. A wtedy zrozumiałem, że gdzieś zacząłem popełniać ten błąd. I to był czas mojego nawrócenia. Podjąłem decyzję o rezygnacji z jednej pracy, z drugiej, drugą ograniczyłem. Odzyskałem czas, który mogłem zainwestować w to, aby budować bliskie relacje z dziećmi. I to był czas, w którym zacząłem odzyskiwać te relacje z dziećmi, budować je bardzo blisko, i dziś mogę powiedzieć, że chociaż moja relacja z moją najstarszą Julcią, która dziś już ma 14 lat, jest nieraz bardzo dynamiczna, bo mamy podobny charakter, nieraz się ścieramy. Czasem bywa to trudne, czasami trudno jest nam się dogadać, porozumieć. Czasem trudno jej odpuścić i mnie odpuścić, ale, ale pamiętam taki moment, kiedy usiedliśmy któregoś razu przed kominkiem. Rozmawialiśmy i Julcia podzieliła się taką refleksją, że tak rozmawialiśmy właśnie o tych naszych podobieństwach w charakterze i że one często przesparzają nam pewnych trudności, starają się pewnym wyzwaniem, powiedziała, że, że to prawda, ale ona się czuje bardzo mocno ze mną związana ze względu na czas, który jej poświęcałem. Pomyślałem sobie, że chyba zacząłem wypełniać swoje zadanie w należyty sposób. Że gdzieś zawróciłem z niewłaściwej drogi. A więc musisz być gotowy złożyć jakąś ofiarę. Dla mnie to była ofiara z jakichś moich ambicji, z jakichś moich planów, ale to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. To była decyzja, do której potrzebowałem wracać później, bo chociaż raz została podjęta, moja skłonność do angażowania się w różne dzieła, moja otwartość do tego, żeby się zgadzać na jakieś tam zaangażowanie włączenie się w coś w podejmowaniu jakichś wyzwań sprawiała, że wielokrotnie jeszcze musiałem się wycofywać z pewnych moich decyzji po to, aby wracać do priorytetów. Nie tylko jako ojcowie potrzebujemy mieć jasno określone priorytety, a wizja w jakimś sensie będzie te priorytety też układała, ale potrzebujemy być tymi, którzy strzegą swoich priorytetów. Potrzebuję na co dzień strzec swoich priorytetów. I mam taką zasadę, ponieważ jak już wspomniałem, dzisiaj jestem zaangażowany bardzo mocno w posługę wobec ojców. W gronie innych ojców, którzy też się angażują, mamy taką jedną z naczelnych zasad, która mówi o tym, że kluczem do służby w temacie ojcostwa jest osobista wiarygodność. Innymi słowy, jeśli którykolwiek z nas, liderów, zobaczy, że gdzieś zaczął gubić swoje priorytety natychmiast, potrzebuje zrobić krok wstecz, Dlatego, że najważniejsze zadanie jest tym zadaniem, które znajdzie w swoim własnym domu. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że ten, kto wypełnia i uczy wypełniać, to jest bardzo trudne. Najpierw wypełniać, aby później móc uczyć, wypełniać. Ale mówi o tym, że jestem wiarygodny, że jestem spójny, że to, co mówię, jest spójne z tym, jak żyję. Dzieci natychmiast to wychwytują, pewien fałsz, który się tu może pojawić. Więc potrzebujemy być gotowi, by ponieść ofiarę, a to oznacza, że być może musisz w jakiś sposób dostosować swoje życie do celów, które sobie stawiasz, do wizji, którą odkrywasz, do woli Boga względem Twojego ojcostwa i tych relacji rodzinnych, które odkrywasz. Mówiliśmy o Abrahamie. Abraham też musiał ponieść ofiarę, doświadczył tego rodzaju próby. W 22 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy historię, w której Abraham już cieszy się swoim synem Izaakiem i wtedy zabiera go na górę, aby tam złożyć go w Bogów ofierze. Bóg żąda od niego najwyższej możliwej ofiary. Ten, który obiecał mu, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, właśnie ten ma poświęcić swojego syna. Bardzo trudny moment dla Abrahama, ale. Abraham okazał się sprawiedliwy właśnie dlatego, że uwierzył. I święty Paweł powie o tym, że Abraham staje się dla nas wzorem wiary. Dlatego, że Abraham uwierzył w to, że skoro Bóg obiecał, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, a zatem jest w stanie wskrzesić Izaaka. Abraham wierzył we wskrzeszenie Izaaka. Ale był gotów ponieść tę ofiarę. Ta gotowość do tego, żeby ponieść ofiarę, żeby dostosować swoje życie do celów, do wizji, wymaga mądrości. I piąta rzecz, która przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o, o wizji i o tym, czego uczy nas historia Abrahama, to to, że wizja, posiadanie wizji pozwoli Ci mądrze wybierać. Jest takie greckie słowo, którego Święty Paweł używa, kiedy mówi o rozeznawaniu. Ehm, nie wiem czy macie też takie doświadczenia, ale to jest bardzo powszechne doświadczenie, że jeżeli miałeś taką historię, że żyłeś przez jakiś czas bez Boga ehm, i się nawracasz, to na początku nieprzyjaciel kusi cię do złego. On będzie starał się kusić cię do złego, te pokusy będą bardzo wyraźne i będziesz musiał wybierać między złem i dobrem. Ale bardzo szybko, kiedy zaczynasz chodzić z Bogiem na co dzień, zaczynasz odrzucać te, te, te pokusy ku złemu, wybierając to, co dobre. I wtedy nieprzyjaciel zaczyna zmieniać strategię. Przestaje cię kusić do złego. Uwaga, zaczyna kusić cię do dobrego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy stajesz wobec dwóch rzeczywistości, które są dobre, musisz i to jest trudne wybrać to, co jest najlepsze, czyli zgodne z wolą Boga. Łatwo jest wybierać między dobrem i złem. Łatwo jest to ocenić. Ale znacznie trudniej, zgodzisz się pewnie z tym ze mną, jest wybierać pomiędzy dobrem i większym dobrem. I święty Paweł, kiedy mówi o rozeznawaniu, używa greckiego słowa, które brzmi dokimadzein. To jest słowo, które, które wcześniej w starożytności miało inne znaczenie. Święty Paweł zabiera to słowo. I używa go do mówienia, o rozeznawaniu, a więc do tego wybierania pomiędzy tym, co dobre, a tym, co najlepsze. Pomiędzy tym, co Boże, a tym, co Boże nie jest. Nawet jeśli jest bardzo dobre. Otóż w starożytności e, wartość monety nie wynikała z tego, co było na niej wybite. Czyli, jeżeli tam była wybita dwójka, to było dwa, tak? Wartość dwa. Ale, jak miałeś wybitą piątkę, to piątka jest dwa razy ponad większa niż dwójka. Wartość monety zależała od ilości tego cennego kruszca, z którego, z którego była wykonana. Dlatego, jeżeli chciałeś dokonać jakiejś transakcji, coś zakupić, i coś miało, miałeś jedną monetę, srebrną albo jakąś miedzianą, i ta, w tej transakcji miałeś zapłacić tylko pół tej monety, to monetę łamano. To było bardzo logiczne, no bo wartość monety wynikała z ilości kruszca, który tam był zawarty. Dlatego jeśli pójdziesz do muzeum archeologicznego, znajdziesz starożytne monety, które są połamane na ćwiartki, na połówki, no bo tak rozumiano sposób y, funkcjonowania jednostki monetarnej. I teraz uwaga, w tamtych czasach pojawiali się ludzie, którzy fałszowali te monety, to znaczy wybijali monety, które wyglądały jak prawdziwe. Ale nie zawierały w sobie tego drogocennego czczgruźca, który czyniłby je prawdziwie wartościowymi. Dlatego powoływano ludzi, kształcono ludzi, którzy co robili? Dokimadzein, czyli rozróżniali, oni trudnili się tym, aby odróżnić prawdziwą drogocenną monetę od tej, którą tylko, od tej która tylko ją przypomina. Odróżniali to, co ma prawdziwą wartość, od tego, co tylko wygląda, jakby miało wartość. I święty Paweł robi coś genialnego, zabiera to słowo i mówi: Na tym polega właśnie rozeznawanie na tym trudzie odróżniania tego, co jest prawdziwie cenne, drogocenne od tego, co tylko wydaje się cenne. I teraz uwaga: kiedy myślę o wizji, to wizja pozwala mi podejmować znacznie łatwiej i szybciej decyzje. Które stają przede mną, a które często wyglądają właśnie w ten sposób, że muszę wybierać między czymś dobrym a czymś najlepszym. Dlatego, że zadaję sobie tylko jedno proste pytanie: czy jeśli wybiorę tę rzecz, to mnie przybliży, czy oddali od realizacji mojej wizji? To jedno proste pytanie często pozwala mi rozstrzygać sprawy, co do których wcześniej pewnie bym się głowił bardzo długo. Jeżeli widzę, że coś mnie oddala od realizacji mojej wizji, natychmiast skreślam to. Jeżeli mnie przybliża, to jestem gotów to podjąć. Dlatego, że potrzebuję być kimś, kto żyje w zgodzie z wizją, tą wizją, którą, którą odkryłem jako wizję mojego, mojego ojcostwa. Chciałbym zachęcić Cię do tego, abyś spróbował jeszcze dzisiaj nie wiem, jakie jest niebo nad Krakowem spodziewam się, że pewnie gwiazd nie będzie widać. Ale zachęcam cię do tego, abyś znalazł jeszcze czas, może dzisiaj, w wieczornej modlitwie, abyś stanął przed Panem i abyś poprosił Boga o to, aby On pokazał ci twoje gwiazdy. I spisz to, co zobaczysz, zapisz to, zanotuj. Będziesz mógł wracać do tej wizji, będziesz mógł ją, nad nią pracować, będziesz mógł sobie ją przypominać. Wizja, powtórzę, to jest ten plastyczny obraz tego jak chciałbyś, aby wyglądały relacje między tobą a twoją żoną, między tobą a twoimi dziećmi za te 15, 20, 25 lat. Postaraj się uchwycić to, co jest tam najważniejsze, opisać to bardzo dokładnie. Co robicie? Gdzie jesteście? Jak na siebie patrzycie? Może będziecie przy niedzielnym stole siedzieć całą rodziną, a twoje dzieci za te 25 lat być może będą miały już swoje dzieci, a ty będziesz świeżo upieczonym dziadkiem. Może będziecie na jakimś rodzinnym spacerze, niedzielnym spacerze, całą rodziną. O czym będziecie rozmawiali? Jakie będą, jak, jaka będzie temperatura relacji między wami? Spróbuj to opisać. Wielu ojców, a mam takie doświadczenie, że w ostatnim niespełna roku kilkuset ojców miało taką możliwość, skorzystało z takiej możliwości, aby spisać wizję swojego ojcostwa. I dla wielu z nich to było doświadczenie na początku trudne. Mówili, ale jak mam się do tego zabrać? Od czego zacząć? Jeśli podejmiesz to wyzwanie, Bóg cię poprowadzi. Jeśli staniesz przed Bogiem i zaczniesz Go prosić z głębi twojego serca, aby On ci pokazał te wizje twojego ojcostwa, to On cię poprowadzi w tym. I kiedy zaczniesz spisywać pierwsze słowa, kolejne pojawią się już znacznie łatwiej i będziesz zdumiony tym, jak szybko miniecie pół godziny, godzina w spisywaniu tej wizji. Ale bądź precyzyjny. Gdybym miał użyć jakiegoś takiego przykładu, który by wyjaśniał, czym jest spisywanie wizji, Powiedziałbym w ten sposób: jeśli spiszesz swoją wizję i dałbyś mi ją do przeczytania, to ja czytając ją mógłbym zobaczyć jakby klip z filmu, taki kadr z filmu. Obraz, ruchomy obraz, który by pokazywał właśnie te relacje między wami. Tym jest wizja. Chciałbym Cię zaprosić do tego, abyś podjął a, taką, taki trud spisywania swojej wizji. Chciałbym Cię zaprosić do tego, abyśmy teraz y, wspólnie się pomodlili o tę wizję. Jeśli możesz, to powstań. Bardzo krótko się pomodlimy, a chciałbym Cię zaprosić, żeby ta wizja płynęła z Twojego serca, więc możesz zamknąć oczy tak, żeby, żebyś stanął przed swoim Bogiem, możesz położyć dłoń na swoim sercu, Właśnie w głębi Twojego i mojego serca Bóg będzie mówił. To patrzenie w gwiazdy jest patrzenie w głąb swojego serca. Chciałbym, żebyś teraz stanął w Bożej Obecności. Słowo Boga mówi o tym, że ten, kto przystępuje do Boga, potrzebuje zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, uwierzyć w to, że Bóg jest. A po drugie, uwierzyć w to, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy go szukają. A więc stań teraz w tym doświadczeniu Bożej Obecności, tego, że Bóg jest teraz przy tobie. Że Jemu na Tobie zależy, że On jest po stronie Twojego małżeństwa, po stronie Twojego ojcostwa, po stronie Twojej rodziny. Że On chce współdziałać z Tobą. Że On chce pokazywać Ci swoje pragnienia, swoje marzenia na temat Twojego ojcostwa i relacji w Twoim domu. I uwierz w to, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, że On odpowiada tym, którzy Go pytają, że On otwiera tym, którzy pukają. Ojcze, stajemy przed Tobą dzisiaj, aby prosić Cię o to, abyś pokazał nam tak, jak pokazałeś niegdyś Abrahamowi gwiazdy, tak samo pokaż i nam gwiazdy. Pozwól nam spojrzeć w głąb Twoich pragnień na temat naszego ojcostwa. Pozwól mi przejąć się tą wizją ojcostwa na tyle mocno, abym był gotów ponieść wszelki możliwy trud, wszelką ofiarę, którą musiałbym złożyć, aby ta wizja się zrealizowała. Proszę Cię, Ojcze o to, aby ta wizja popchnęła mnie i każdego z braci do tego, abyśmy z zaangażowaniem szukali tych przestrzeni do spędzania czasu z naszymi dziećmi, świadomego budowania relacji z Nimi, abyśmy skłonili prawdziwie skłonili nasze serca ku naszym dzieciom. Ojcze, proszę Cię o to, abyś otwierał nasze oczy wiary, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie współdziałającego z nami, abyśmy uwierzyli w to, że Ty chcesz współdziałać ze mną. W tym trudzie ojcostwa i w tym pięknym doświadczeniu budowania relacji ojcowskich, w tej przygodzie, do jakiej mnie zaprosiłeś. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że mi zaufałeś, że dając mi dzieci do wychowania, zaufałeś mi, że będę w stanie wypełnić to zadanie należycie, że Ty wierzysz we mnie. I ja chcę uwierzyć w siebie. I chcę uwierzyć w Twoje działanie, w Twoją moc, w Twoją potęgę. Bądź uwielbiony, Ojcze, bądź uwielbiony w tych wszystkich owocach realizowania, zmierzania ku naszej wizji, które podejmiemy dziś, jutro, w kolejnym tygodniu, miesiącu i roku. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, Ojcze, w naszych małżeństwach, bądź uwielbiony w mojej żonie, tej, którą mi dałeś, tej, którą czynisz mamą naszych dzieci, tej, która jest moją pomocą, moją towarzyszko mojej drogi, przyjaciółką mojego życia. Bądź uwielbiony Boże. Bądź uwielbiony Panie w każdym naszym dziecku, w każdym, w każdym naszym synu i w każdej córce, dla których ustanowiłeś nas towarzyszami, przewodnikami, nauczycielami, ale przede wszystkim ojcami, którzy kochają, którzy miłują, którzy dają czas, którzy dają dobre słowo. Bądź uwielbiony Ojcze. Bądź uwielbiony też Ojcze w naszych rodzicach, w naszych mamach i w naszych ojcach, którzy dali nam życie, którzy nas wychowywali, tak jak umieli, tak jak potrafili. Bądź uwielbiony Ojcze. Bądź uwielbiony Ojcze też w wszystkich tych osobach, które nas kształtowały, w tych, którzy nas uczą ojcostwa, w tych różnych osobach, które są dla nas autorytetem. Bądź uwielbiony Ojcze. Bądź uwielbiony Ojcze we wszystkich kapłanach, którzy też wypełniają tę misję ojcowską prowadzenia, towarzyszenia, duchowego Ojcostwa. Bądź uwielbiony Ojcze. Wysławiamy Cię, Boże, i dziękujemy Ci za to, że Ty nas wspierasz. Uwielbiamy Cię, Twoje imię jest wielkie, Twoje imię brzmi jestem. Ty jesteś z nami, jesteś ze mną teraz, byłeś wczoraj i będziesz jutro. Ty jesteś z nami w każdym naszym wyborze, w każdej naszej decyzji. Udzielaj nam ze swojego ducha, abyśmy potrafili mądrze wybierać, abyśmy potrafili podążać za wizją, abyśmy potrafili być zdeterminowani i wytrwali. Tobie niech będzie chwała. Amen. Usiądźcie proszę jeszcze na chwilę. Tak jak wspomniałem... Y Jestem odpowiedzialny za rozwijanie dzieła Nowego Pokolenia Ojców. Jeśli wejdziecie sobie na stronę nowe ojców.pl, tam znajdziecie kilka informacji. Strona jest dopiero w budowie, bardzo dużo działamy, ale tak dla świata jeszcze trochę mniej, więc te strony się tworzą. Ale w dwóch słowach chciałbym powiedzieć to co robimy, czym się zajmujemy. To nie jest wspólnota, to jest można powiedzieć inicjatywa ojcowska, w której staramy się w której, czy dzieło ojcowskie, w którym staramy się inspirować ojców do wzrostu, i robimy to na trzy sposoby: po pierwsze, wspieramy ojców w ich ojcowskim wzroście poprzez warsztaty Nieprzeciętny Tata. Niebawem, to znaczy w kwietniu, te warsztaty odbędą się w Nowym Targu, później w Częstochowie, w Suwałkach i w kolejnych miastach, więc możecie śledzić. Informacje będą się pojawiały zarówno na Facebooku, jak i na, na stronie nieprzeciętnytata.pl. To są warsztaty, do których bardzo serdecznie Was zapraszam. Druga rzecz, która właściwie jest sercem całego tego dzieła, to jest program Wzrostu Ojcowskiego Powrót do Domu. Jest to składający się z kilku etapów program, Wzrostu, gdzie wzrasta się w dwójce albo w malutkiej grupce ojcowskiej, w takim rytmie co dwa tygodnie, który pozwala na to, aby gdzieś sięgać po to swoje ojcostwo, nieprzeciętne ojcostwo. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się zaprosić do współtworzenia tego programu chrześcijańskich ojców z Polski i z zagranicy, którzy dzielą się swoim świadectwem, potężne autorytety, które, które mówią o tym, w jaki sposób rozwijać te relacje z dziećmi, w jaki sposób kształtować swoje ojcowskie serce. Bo zarówno warsztaty, nieprzeciętne Tentate, jak i program ojcowski, to nie są warsztaty o wychowywaniu dzieci, to są warsztaty o. Czy program o wychowaniu mojego ojcowskiego serca, i ku temu on zmierza? Druga rzecz to um, staramy się tworzyć czy wywierać duchowy wpływ, um, i mamy taką inicjatywę, do której też chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić ojcowskiego Refidim. E, Refidim miejsce, w którym um, Izrael toczył walkę z Amalekitami. Może pamiętacie tę scenę, kiedy Mojżesz staje na górze i modli się za Izraelitów, dopóki jego ręce są wzniesione wysoko, dopóty Izrael zwycięża. I właśnie w takim geście, w wzniesionych dłoni, modlimy się, wstając raz w nocy, raz w miesiącu w nocy na modlitwę. O drugiej w nocy wstajemy. Ojcowie w całej Polsce i za granicą również wstają na modlitwę, by przez te trzy kwadranse modlić się za swoje żony, za swoje dzieci, za innych ojców, za siebie samego i za kapłanów. Potężna ojcowska modlitwa poprzedzona Szkołą Modlitwy, taką inspiracją modlitewną. Jest całe, cały przebieg tej modlitwy też podany, więc jeśli bylibyście zainteresowani dołączeniem do programu Powrót do Domu, albo do właśnie Ojcowskiego Refidim, to tam na stoliku przy moich książkach, o których zaraz powiem, znajduje się kartka, gdzie możecie zapisać swojego maila, a wówczas otrzymacie ode mnie takie zaproszenie z linkiem konkretnie do, do zapisu, do tej inicjatywy, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. I jeszcze dwie rzeczy z takich moich ogłoszeń, mianowicie czasem niektórzy pytają mnie, ponieważ jak być może wiecie, przez wiele lat posługiwałem w tematach małżeńskich, też jako terapeuta małżeński. Bardzo wiele osób pyta, o to dzisiaj również trochę o małżeństwie mówiliśmy, że to małżeństwo jest nierozerwalnie związane z ojcostwem i że nasze żony nas wspierają w naszym ojcostwie, nasze małżeństwo może stać się siłą, która nas będzie wspierała też w naszym ojcostwie, ale jednocześnie nasze ojcostwo może przywracać blask naszym małżeństwom, bo to też jest zdumiewające, ale kiedy angażujesz się jako tata, to poprawia relacje małżeńskie bardzo. Wyraźnie i bardzo znacząco. Nieraz jestem pytany o to, czy jest jakaś prosta recepta na to, żeby budować bliskie relacje małżeńskie. Jest. My mężczyźni lubimy konkretne wskazówki. Ta konkretna wskazówka składa się z trzech prostych słów, więc łatwo zapamiętać, można sobie nawet zapisać. Trzy słowa, mianowicie kup moją książkę. Zapraszam do przejrzenia książki Razem przez życie, jest to książka dla małżeństw, chyba najbardziej znana nasza książka o tym, jak budować bliskie relacje w małżeństwie, ale w ogóle w rodzinie, więc serdecznie Wam polecam. Druga pozycja, którą znajdziecie tam u Tomka na stoliku, to książka Przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczą żoną. Być może będziesz chciał swojej żonie przywieźć dzisiaj taką książkę w, w, w podarunku. Wiem, że tytuł nastręcza pewne trudności, no bo jak wręczyć żonie książkę o tytule, jak być twórczą żoną. Ale myślę, że trochę umiejętności i sprytu na pewno ci pomoże. Natomiast, żeby zachęcić was do przejrzenia i, i do nabycia tej książki, taka krótka historia, mianowicie nie tak dawno po jednych z ojcowskich warsztatów, tutaj zresztą w Krakowie, podszedł do mnie jeden ojciec i mówi tak, z kamienną twarzą, bardzo poważnie, i Michał. Nie czytam książek. Nie czytam i nie kupuję książek. Uważam, że to po prostu nie ma sensu. No ale pomyślałem sobie, że przynajmniej przejrzę tą Twoją książkę, tą książkę dla żon. No i otworzyłem na losowo wybranym fragmencie. Tak przedłuża, we mnie napięcie rośnie. Zastanawiam się, co on tam znalazł. Otworzyłem na stronie 106. No i czytam tak: Często chwal i podziwiaj swojego męża za to, jaki jest. Dobre. Chwal go przy Waszych dzieciach. Dobre. Chwal go przy Waszych rodzicach. To bardzo ważne. Michał, to jest znakomita książka. E, <laughs> więc zachęcam do, e, do nabycia książki: Jak być twórczą żoną. E, tam również na stoliku. Proszę. Która to strona? 106. Tam również na stoliku znajdziecie woskowe świece. To są świece, które wyrabia moja córka, właśnie Julcia, najstarsza z naszych córek, która rozwija się w fotografii teraz. To jest jej pasja, fotografowanie, więc wytwarza świece z wosku pszczelego. Jeśli chcecie wspomóc młodych przedsiębiorców, to zachęcam do zakupu takiej pachnącej woskiem pszczelim świecy, która umili i stworzy niesamowity i atmosferę w waszych domach, a jednocześnie pozwoli Julci realizować swoje pasje i marzenia, więc będę wam za to bardzo wdzięczny. Ja ze swojej strony Tyle mam ogłoszeń. Zdaje się, że teraz będą, będzie praca w grupach. Zachęcam Was do tego, żebyście zostali na tej pracy w grupach. O, może jeszcze dwie takie wzmocnienie zaproszeń Andrzeja. Pierwsze to film Odważni. Znakomity film. To jest bardzo ojcowski film. Jeśli ojcostwo jest dla Ciebie ważne i nie obejrzałeś jeszcze filmu Odważni, to koniecznie... Kiedy? niedzielę. W niedzielę um, zapraszam cię na to, żebyś przyszedł obejrzeć ten film, bo to jest film, który może stać się potężną inspiracją dla twojego ojcostwa. Bardzo, bardzo serdecznie cię do tego zapraszam. I druga rzecz. Um, ja mam takie doświadczenie, że kiedy napotkałem na te moje trudności, wtedy kiedy Julcia weszła w okres nastoletni, wówczas um, widząc, że potrzebuje wzmocnienia, że potrzebuje inspiracji, że potrzebuje pomysłu, że potrzebuje jakiegoś um, czegoś co mnie wzmocni ojcowsko. Postanowiłem zmontować grupę ojcowską. Miało to miejsce parę lat temu. Zebrałem czterech innych ojców, każdy z nich mieszkał w innym miejscu. Nie mieszkaliśmy poza jednym, który mieszka, mieszkał mniej więcej 7 minut ode mnie, cała reszta mieszkała przynajmniej 40 minut drogi ode mnie. I zaprosiłem ich do tego, żebyśmy się spotykali jako ojcowie na raz na dwa tygodnie na ojcowskie dzielenie. I tak się zaczęło. Spotykaliśmy się o godzinie za 15:06 rano, bo to była jedyna możliwa pora, żebyśmy mogli wrócić do naszych domów, żeby to nasze ojcowskie spotkanie nie było kosztem dla naszych rodzin, czy dla naszych żon, czy dla naszych dzieci. I o godzinie za 15.06 spotykaliśmy się na Szelu. Jak jedziecie z Krakowa w stronę Zakopanego, to po prawej stronie będziecie mijali Szela. Tam jest nasza, nasz stolik, nasza sofa. Byliśmy jedynymi klientami za 15.06, którzy przyjeżdżali tam, siadali. Panie już nas doskonale znały, więc tam przy gorącym kubku parującej kawy siadaliśmy, by dzielić się ojcowską. I powiem Wam, że to dzielenie ojcowskie to jest potężne doświadczenie. Kiedy dzielisz się z innymi ojcami, to otwierasz się na to, aby inni mogli ubogacić Cię swoim doświadczeniem, ale też stwarzasz przestrzeń do tego, aby podzielić się czymś, co jest Twoje. To jest jedno z najpodejrzniejszych doświadczeń, które, które, które miałem, jeśli chodzi o wspieranie mojego ojcostwa i właśnie dlatego cały ten program wzrostu ojcowskiego można przechodzić tylko i wyłącznie z innym ojcem lub z innymi ojcami. Nie można go przechodzić samemu. Dlaczego? Dlatego, że ojcostwa nie wygrywa się w pojedynkę. Dlatego bardzo serdecznie Cię zapraszam jako kontynuacja tego spotkania, abyś został na tym spotkaniu małych grup. Ja wiem, być może nie znasz facetów, którzy siedzą wokół Ciebie. Nie, ale to doświadczenie dzielenia pozwoli ci doświadczyć tego rodzaju ojcowskiego braterstwa, którego być może potrzebujesz, które na pewno cię rozwinie. Więc bardzo serdecznie Cię do tego zapraszam.